Streama raz drugi kanał Znamy Zajączka po więcej syndykalistycznego kontenciku. Wola Boga, pierwsza bitwa z Mongołami. No liczyłem po cichu, że oni po prostu się wycofają, kiedy zobaczą naszą armię. A czeka nas oblężenie. Czeka nas oblężenie, mają... Problem jest taki, że mają dwa trybusze. W sumie półtorej trybuszu, bo to pewnie cały nie będzie strzelał, ale oni mogą rozwalić mury samym jednym trybuszem i to też będzie problem. Wyjechać kawalerią poza mury, patrząc, że oni mają tyle ciężkich... Ta kawaleria to oni wszystko zrespione mają, te dalej się ci Mongowie tam respią. No nic, walczymy. Być może tu, w fortecy na środku pustyni, na Karasihahaju, zaczyna się upadek krucjatowej planszy. Być może drugi sezon to jest sezon Enziku, upadku i totalnym Krigu na pewno. Zaczynamy. Gdybyśmy na przykład mieli taki jeden oddział macedońskiej falangi, a oni jedyne co mogliby zrobić... Nie, nawet jakbyśmy mieli jeden oddział, albo więcej, powiedzmy, nie wiem, 5 oddziałów macedońskiej falangi, ustawili w murze, ustawili przy jakichś zejściach, przy wyłomach, gdzie trebuszem rozwalą, no to by ta macedońska falanga by tych Mongołów rozwaliła. Więc niestety mamy... Mamy was. Mieliście teraz tu się pokazać, no dobra. Mamy was. Więc w czym wy możecie nam pomóc? Jeszcze jakieś meczety grają, rozumiesz? Nie obronimy tego, no nie ma szans. Tu zaczyna się kres krucjatowej Polszy. Możemy wyjechać kawalerią i próbować... Jezus, nawet nie mogę ich rozstawiać. I próbować katapulty poniszczyć i opóźniać armię, aż nasze posiłki przyjadą. Ale dalej tego nie widzę. No przestań z tego minaretu tam walić! Być może upadniemy, ale znajdę cię w tym minarecie, co tam nadajesz przez te głośniki. I cię wyślemy w paczce do Watykanu. No dobra, nie wiem, nie mam pojęcia. Rozpocznij bitwę. Nasze posiłki w ogóle na plecach wchodzą. Ja chciałem nimi do miasta wjechać. Nie chcę w polu z nimi walczyć. Oho, lipka. No patrz, ty to widzisz. Jak jeszcze on pomyśli, będzie strzał katapultą. To w ogóle mamy problem. W ogóle mamy problem. Co ty robisz? Na razie stoisz. Na razie nie ruszamy. Mamy w ciągu 60 minut musi wygrać tę bitwę. Ja tak mogę 60 minut stać. Tak z rąsiami do góry. Panie Mongoł, nie szczalaj. Okej, deszczowa pogoda. To chyba dobrze, ich konni łucznicy nie będą tak mocni. Coś we mnie strzela. A! Coś we mnie strzela. Trybusze zaczęły szczelać. Trybusze zaczęły szczylać. I musimy opuścić te mury. I to już. Nie wiem, przyszły te posiłki, ale boję się w ogóle nimi ruszać. Stoją, może nas nie widzą. Podejdziemy troszeczkę łucznikami. Ci armeńscy łucznicy właśnie, oni będą mieli zasięg. Zaczniemy go troszeczkę kąsać. 103 ciężkie jazdy, Jezus Maria. Ty się nie odwracaj, nie! Nie zawracaj tymi końmi, co ty robisz? Stój! Stój, gdzie stałeś? Wyjechaliśmy naszą jazdą, spróbujemy... te balisty, znaczy balisty katapulty, a trebusze rozwalić. Może się uda. Może się uda. Na razie wy się tutaj po prostu ładnie rozstawcie. Też wszystkie posiłki nasze nie zmieściły się na polu bitwy. Jakbyśmy jakimś cudem ich sfokusowali, żeby zaszarżowali, potem naszą jazdą byśmy zaatakowali, ale no to tyle musi się wydarzyć rzeczy, żebyśmy mogli w ogóle przetrwać tą bitwę, nie mówiąc o wygraniu. Nie wiem. Prawdopodobnie stracimy ten zamek, ale... Ale przynajmniej, żeby ta druga armia przetrwała. Wy sobie strzelajcie. Okej, okay, ruszyli drabiny, ruszyli... Wy macie drabiny i wieżę oblężniczą i taran. I pojechał... Hoshiga, konnica strzelecka. Konnica strzelecka Hoshiga. Strzelajcie w to. Strzelajcie w to. Cała nasza jazda, która jest tutaj dostępna jako posiłki. Coś trzeba będzie z wami zrobić. Gdzieś coś trzeba będzie uderzać i wykorzystywać to, że jesteśmy na waszych plecach. Zacznijcie się tu rozstawiać. Cała nasza piechota, która gdzieś tutaj jest. No chodźcie gdzieś tutaj, cokolwiek. I tu jest jeden oddział jakichś konnych łuczników, to też zacznijcie coś robić. No coś musimy zacząć działać, bo zginiemy. Rozwaliście tą balistę? Trebusza? Trzeba go dobić do końca, bo on wróci. Powiedzmy, że wy już będziecie wracać. Ile ich zostało? 9? Nie, chyba 4 jest potrzebnych, żeby obsługowali, obsługiwali. Trebusz, 3. 2, dobra, tych dwóch rożarzy nic nie zrobi, do tyłu panowie. Retreat, swoje zrobiliście. Enraj sobie powolutku podchodzi. Go te straty w ogóle nie interesują. To są łucznicy, tych łuczników można bezfokusować. Szarżą kawalerii.
Wyjedziecie i strzelajcie póki co. Jeżeli on by został na samym taranie, taranem rozwalił bramę, to by musiał kawalerią wjeżdżać. Jeżeli byśmy zatentegowali bramę na wystarczająco długo, możecie wrócić, bo już nie będzie strzału. Wystarczająco długo, żeby potem kawalerią wjechać, jest szansa, żeby go po prostu w bramie zablokować. Minimalna, ale jest. Spróbujcie w nich wjechać. Jak po prostu. Spróbujcie w nich wjechać, może się uda. Dobra, tu szarża od flanki, dobra. Dobra, to są mimo wszystko zwykli łucznicy. To prawda, szczelaki to są jak elfy, ale w walce wręcz to ich masakrujemy. Całe szczęście, że bot jest botem i nie rusza kawalerią! Uciekaj! Uciekaj! Tam jest generał! Run! To jest ciężka jazda. Zostaw. Nie bij. Proszę. Dobra, na plecach zaczynamy działać. Tak, tak, świetnie. Spróbujmy zaszarżować, to z tyłu generał idzie. Generał, jakbyśmy tego generała jakoś fajnie pokonali w szarży. Znaczy on z przodu stoi, ale jakbyśmy spróbowali, to byłoby już łatwiej łamać mu moralki, w sensie generał, to jest kapitan. Będziemy szarżować na plecki, no to na plecki ciężka jazda może mieć problem. Tylko problem jest teraz taki, że większość naszej jazdy po prostu zablokuje się o swoją. Wy się wycofajcie. Wy do tyłu. Wy rozjedźcie się z tej strony, wy rozjedźcie się z tej strony. Czy on będzie cofał resztę jazdy? No tak jak my tam zaszarżowaliśmy? Nie. Dobra, dawaj tą piechotę. Jak najszybciej musicie w niego uderzyć. Wy jeszcze raz na tych łuczników, bo nie może się na drabinie i tym. I wieży oblężniczej dropić na mury. W dwóch miejscach to jest za dużo. Okej, zaszarżujcie jeszcze raz teraz. Dobrze, bo się odwrócił, więc z dwóch stron go zaatakujemy. I wy musicie go tutaj pokonać. Dobra, i my szarżujemy też na tych łuczników. Ile ich zostało? 39. Spróbujcie ich dobić, żeby nie mogli tych drabin nosić. O, zabiliśmy wrogiego generała. Nice, nice, nice. Właśnie o to chodziło. O to chodziło, żeby zabić wrogiego generała. Patrz, oni nie panikują. Jedziesz do nas, tak? Kwazerscy najemnicy, obróćcie się na szarże. Generalnie to trzeba byłoby chyba stąd się wycofać. Mamy ciężką piechotę. Mamy ciężką piechotę z toporami. Ja nie wiem, jak oni będą sobie radzić w zwarciu, w walce z jego ciężką kawalerią. Bo szarże raczej zginą, ale jeżeli udałoby się zrobić tak, żeby w miejscu zaatakować tą kawalerię, to mogliby coś podziałać. Ty, a może byśmy spalili ten taran? O Jezu, jakbyśmy spalili taran, to jest GG, bo oni nie wiadą kawalerią. Dobra, idzie kolejny oddział. Weźcie już to, atakujcie. Zatrzymaj tą szarżę, bo on pewnie będzie na naszą piechotę się rozwijał. Zaatakujcie go. Okej. Wjedź teraz w tą piechotę, bo oni część kawalerii cofają. Trzeba ich tutaj kąsać. Trzeba ich kąsać. Ci uciekają? Shaken są, ale nie uciekli. Ścigajcie ich, nie dajcie im się odwrócić. Dobra, teraz nasza jazda przejeżdża. Gdzie są ci tureccy? Ci tutaj są. Świetnie, coś tam się wycofuje, ale to dobrze. Nawet jak się wycofają, to lepiej, bo zrobią slota na posiłki. I tutaj ich otoczyliśmy, dobrze, atakować. Jakieś posiłki wchodzą, chodzić od razu na pole bitwy. Szarża poszła do tyłu, bo z nimi walczyć nie będziecie, to jest ciężka piechota. Wiedźcie teraz tych. Opóźniajcie po prostu ich atak. Dobrze, dobrze, dobrze. I nie zgnij tym generałem. No, braci są otoczeni, jego jazda nie może szarżować. Łucznicy strzelają, nasi stoporkami żołnierze wbiegają tam. Nice. Dobra. Tu ładna szarża, prawie cały oddział zmiotłeś. Ci z drabiną łucznicy już nawet tego nie noszą, nie? Okej, okay. Dobrze, 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 jest szansa wygrać. Teraz jedziemy, już ty już swoje zrobiłeś, odciągnąłeś. No i teraz się zaczyna, bo oni odwrócili całą kawalerię i będą z górki szarżować na naszych. Panowie, hold the door, goddammit. Co się nie może udać. Nasza jazda musi odjechać. A piechota musi wytrzymać uderzenie. Tutaj wszystko zmasakrowaliście, oni uciekają. Dobra, odjedźcie. Odjedźcie, a piechota niech biegnie na nich. Jedyne co możecie zrobić, to szarżować po prostu tych Mongołów. Macie największą szansę, żeby przeżyć. Coś jeszcze tu walczy wręcz? O, jeszcze tu są ci. Świetnie, idealnie, też biegnijcie. A kawaleria musi się rozpędzić. No i nice. Chyba, że ty byś teraz się poświęcił i ich zatrzymał, bo oni są mega rości... Czekaj, to są dwa czy jeden oddział? To jest chyba jeden oddział. Gdybyś ich teraz od tyłu złapał. Okej. Okay. Wiedzcie teraz to. Nice. Wy na chwilę wytrzymajcie. Jak to wygląda, jak wy z nimi walczycie? Bo oni nie zrobili szarży, wy ich zatrzymaliście. Jaka maska, jakie gigaczady. Ty, jakby kiedyś taką selikę Mongołami strzelić? I oni są grywalną frakcją. Nie zrobili szarży, nasi będą stać i będą ich masakrować chyba. Chyba. Ci konni łucznicy niech strzelają po was.
Tu niewiele ich zostało. Tu nasi jadą. Jest Olegi Gaczady. Jeździć pomiędzy tymi Mongołami. Cała reszta niech się skupi na tym oddziale. To jest jeden czy dwa oddziały? To jest jeden oddział. Dobra, rozciągnięty. To bardzo dobrze. A wy musicie wytrzymać. Jesteście tanki boje. To jest nasza pierwsza ciężka jednostka. Ej, mamy szansę to wygrać. Rozumiecie? Mamy szansę. Spanikowali? Nie, dalej walczą. Dalej walczą. Ścigajcie ich. Ścigajcie ich wszystkich, co mamy. Bo tu jeszcze są raz, dwa, trzy oddziały ciężkiej jazdy. Oj Boże. Jeszcze tu są trzy oddziały ciężkiej jazdy. Wy musicie wracać, bo jesteście potrzebni pod murami. No i zaraz zaczną taranem tłuc. Ich jest 35, nie mogą muru rozwalić. Ci niestety uciekają, stali zmasakrowani. Cóż, myślałem, że lepiej sobie poradzą, jak będą stać. Kolejne posiłki wchodzą, świetnie! Atakować, towarzysze! Dacie radę. Na pewno. Dobra, wjedź w nich. Nice. Uciekacie, uciekacie. Świetnie, no teraz wszyscy tutaj. No wiem, że jest w ruchu bram. Nie musisz powtarzać. Wszyscy tutaj. Nie dać im się rozpędzić, złapać ich, atakować. Czymkolwiek. Dobra, i wystrzelajcie. Jak zabijemy piechotę, to nawet możemy się wycofać i na przeszkanie to zrobić, bo kawalerią nie rozwalą murów. Musimy się tylko tego oddziału i tego piechoty pozbyć. Mhm. Wszystko co mamy. Mamy jeszcze jakąś kawalerię? Taka nasza kawaleria zniknęła w sekundę. O mój Boże. Aaaa! Dobra, do tyłu. Do tyłu. Posiłki wchodzą. Dawaj, szybko, szybko, szybko. Brama jest zamknięta, nie? Kto otworzył bramę? Kto otworzył bramę? Odsuńcie się, niech ona się zamknie. Kto otworzył bramę? Zamknąć! Oni jadą do środka? Proszę to zamknąć, kto to otworzył? Czemu to jest otwarte? Co się dzieje? Przecież nie, żadna jednostka... A bo nasi się do zamku wycofują! Ale to, czekaj, jakaś jednostka jest przed, że to się już otworzyło? Dobra, no to mamy przerąbane, panowie. No to przegraliśmy. Cały plan poszedł, no właśnie. Cały plan poszedł. Złazić na dół. No trochę ich tutaj przysmaży ten... No i po bramie, najgorzej. Dobra, ale będziemy ich ścigać, bo oni teraz będą wszyscy walić do miasta. Zaatakuj to. Zaatakuj to. Zatrzymać ich! Dobra, leje się ogień, dobrze. Znaczy plus jest taki teraz, że w sumie rozdzieliliśmy ich siły, więc może nie ma tego czego złego, co by na dobre nie wyszło. Tylko pytanie, czy nasze mobiki dadzą radę w uliczkach między budynkami? No właśnie, on się przewrócił, to też jest problem. Już nie mogę go wycofać, bo on tu w samym środku stał. Czy oni nie zaczną mi teraz nagle panikować? Czy wy dacie radę ich pokonać, bo wieżyczki cały czas strzelają? No właśnie, oni mi panikują. Jak my to przegramy przez to, że brama się otworzyła, bo nasze posiłki wchodziły, będzie mi smutno. Tak, bo oni wszyscy spanikowali. No patrz! Hagoś dzielił wieczorem. A, to nasz zginął? Nie, to są nasi, no właśnie. Nasi... No, wygrywają bitwę, super, ale... 36% sojuszników? Super, tylko że my straciliśmy całą armię, tą, która miała na wschodzie operować. W tej bitwie stracimy wszystkich, a to jest jedna... To jest, zatrzymujemy pierwszą z wielu mongolskich hord. Co my potrzebujemy? Potrzebujemy ciężkiej piechoty na murach i falangi do blokowania bramy, którą rozwalimy. Wtedy moglibyśmy wygrywać. My pikinierów jako Polska mieć nie mamy i chyba nie możemy. Nawet najemników nie sprowadzimy. Nawet nie wiem, czy są jacyś najemni pikinierzy. Bo ci włócznicy nie dadzą rady podstawowi, nawet z maksymalnie zabrojdowanym pancerzem wroga kawaleria się przejdzie, no chyba żebyśmy mieli całą armię. Dobra, no wygrać wygraliśmy, ale co to za zwycięstwo? Co to za zwycięstwo? Wybij wszystko. Wszystko wybite, wybite. Zakończ bitwę. Ilu my straciliśmy? Straciliśmy... Połowę, nawet ponad połowę. Zdecydowanie ponad połowę. On stracił całą armię, tylko co teraz?
Musimy się zamknąć w tych dwóch zamkach. Ten, które broniliśmy, i Mosul, który jest trochę na północ. I non-stop odpierać inwazję Mongołów, aż nie ogarniemy sytuacji w kraju. Zaatakowali nas Węgrzy ze Skopi, którą oblegamy. I moglibyśmy z nimi walczyć w sumie, bo byłaby szansa to wygrać jak pasze, tylko że oni są w trybie krucjaty, więc oni muszą wyjść z tego zamku albo zaczną dezerterować. Więc zamiast się z nimi bić, to możemy poczekać albo aż sobie pójdą, albo aż zaczną dezerterować, bo on będzie cały czas ich trzymał jako garnitur. Więc możemy się na razie wycofać. Cofniemy się, pytanie, czy on nas będzie ścigał. On wyszedł sobie jednym generałem. Jeżeli oni sobie pójdą i będą gdzieś tam walczyć, nawet lepiej niż jakbyśmy... A, on się zrekrutował. No dobra, ale on cały czas tam będzie jako krucjata, oni muszą się ruszyć, bo zaczną dezerterować. Także poczekamy. Chciałem, że nas stać na trzymanie tych jednostek, bo to praktycznie tam sami byli najemnicy, ci włócznicy. Znowu coś umarło w tle. Misja wygasa, dąż do krucjaty, a to oznacza, że krucjata zakończyła się sukcesem. Świetnie, krucjata zakończyła się sukcesem, Granada zajął Aragorn. Bardzo dobrze, panie Aragornie, gratulacje. I jak mi nie wystarczająco dużo czasu... Aha, papież nas nie za bardzo lubi z Aragonu. No trudno. Trudno, jest jak jest. Pewnie nie lubi nas dlatego, że na niego nie głosowaliśmy, ale ma 61 lat, może przed robieniem szczęścia się przewróci. Spróbujemy wypłakać następną krucjatę do... Na Bagdad. Na Bagdad albo w ogóle gdzieś w głąb Imperium Mongolskiego, żeby się pozbyć. Gildia Mieczników w Medynie. Kompletnie nam to nie jest potrzebne. Zaprezentowane panną młodą. Oczywiście się zgodzimy. Śmierć nawiedza kraj Piastogród. Nasza osada cały czas nasza... Już myślałem, że tutaj generał był. Patrzyłem, bo i że nie ma zarządcy, a jest zarządca. Dobra, nie ta osada się kliknęła. Ale cały czas tracimy dochód. 15 tysięcy może być. Najlepiej rozwinięta frakcja. Wieści rodowe, raport. Kardynał umiera z Francji Aragornu. Bardzo dobrze, więcej z lotów na naszych. Relacje ze Szkocją. Nie wiem, czy my walczymy ze Szkocją, ale jest jak jest. No i teraz pytanie. Aha, bo w sumie krucjata się skończyła, to oni nie pójdą. A było się wtedy z nimi bić. A było się z nimi bić. Jakich tu możemy najemników? Wyrzuć tych. Zrekrutuj tych najemników. I co, i będziemy dalej to oblegać? Bo widzę, że tu idzie Bizancjum na Tesalonika, ale tu możemy zwykłym garnizonem się spróbować obronić. No dobra, to wracamy do oblężenia. Mój chytry plan był na tyle chytry, że jak zwykle się nie powiódł. Bo oni już nie są w krucjacie, jak się krucjata skończyła, to nie będzie czego w sumie wspomagać. Możemy wam dosłać jednostki ze wsparciem. Powiedzmy was wszystkich, rzucimy tutaj, żebyście pomogli przy oblężeniu Skopi. 9 tur, w ostateczności jestem gotów to oblegać. Jeżeli nie wyjdą, to będziemy po prostu oblegać i oblegać i oblegać i oblegać, aż się poddadzą bez walki. A ty... W sumie zostaw, idź od razu Smyrę oblegać. Idź od razu Smyrę oblegać, trzymaj to oblężenie, najemników tutaj nie ma, nie ma. Tu są dwie beznadziejne jednostki i balista, która w mieście nic nie zrobi. Więc jak tu nie ma posiłków... Ten agent miał być szpiegiem, nie? Jeżeli tu nie ma posiłków, to jest też bizantyjska osada, to może zdobędziemy Smyrę. Ty, ten Bagdad jest prawie niebroniony, może zamiast się bronić przed Mongołami, zaatakujemy tych Mongołów. Chyba, że to są jakieś gigantyczne armie. Ale nie widać. Ty, moglibyśmy kontruderzenie i byśmy się wtedy na Bagdadzie ładnie bronili. No, jak tu wygląda armia? Możemy spróbować zająć Bagdad. Oczywiście jak w polu tu nagle wyjdzie nam pełna armia Mongołów, to my zginiemy. Ale jeżeli udałoby się czmychnąć szybko do Bagdadu, to ja widzę szansę w tym. Najemnicy. Kurde, my musimy rozbudowywać osady. Jak cały czas będziemy biegać na najemnikach, to... O, wiedźma. Bernadotta. Co tu robi wiedźma? Na środku pustyni. To jest nasz kardynał, Radzimir Chorsztyński. Mogłeś być papieżem. Masz 79 lat. Weź się pozbądź tej wiedźmy. Ona chyba herezję roznosi. Ona na pewno może generałów, naszych agentów łatwo zaciukać. No dobra, to chyba lecimy na ten Bagdad. W ile tur ty dojdziesz? Dojdziesz dwie tury, świetnie. Stań tutaj. Nie będziemy brać tych najemników. O, weźmiemy co się da. Weźmiemy was wszystkich. I spróbujemy. Całkiem sporo naszych przeżyło mimo wszystko tą bitwę z Mongołami. I spróbujemy za pomocą tej armii zdobyć na szybko Bagdad i się tutaj umocnić. I będziemy na Mosulu i Bagdadzie odpierać hordy mongolskie. Tak, tak będzie. Mosul natomiast cały czas możemy rekrutować. Na pewno daj ciebie, na pewno daj ciebie. Katapulta w obronie. Na pewno konny łucznicy. Missile attack 5, 4.
I cel atak 7. Weźmiemy naszych kuszników oczywiście. I to musi być festung. Możemy w ogóle rozbudować Mosul, jakieś wieżyczki lepsze czy coś? Nie, nic nie możemy. Tu się od razu płatność lepszy buduje. Cypr, zostaw jeden oddział do oblegania, trzymania, oblężenia Nikozji. I tą armią zaatakujemy was. Oni się nie cofną, oni czują się na tyle pewnie, że się nie cofną. Mówiłem. Trzy oddziały ciężkiej jazdy. Dwa oddziały ciężkiej piechoty i włócznicy. Musimy ich rozbić w polu. Posiłki kapitan Hedrick to jest te 13, które trzymało oblężenie Nikozji. Tam gdzieś tutaj powinno widać fort. Nie widać fort, ale spoko. Oni do nas biegną, tak? Mamy dużo konnych łuczników, którzy spróbują na pewno skupić na sobie uwagę i jego jazdy. Jeżeli ta jazda by na przykład za nami pojechała i całą bitwę by nas ganiała, byłoby słodziutko. Katapulta i balista niech strzela. Tylko same dobre trafienia. No na przykład nie takie. Skupić się na jego jeździe, ostrzeliwać cały czas jazdę. Możecie tylko tą konie, kawalerię po kostkach strzelać. Cokolwiek zrobić, żeby oni nie dojechali. Ej, no coś tam robią. Coś ta horda naszych łuczników. Rycerze świętego Lazariusza. Tutaj nasi śmieszni kusznicy polscy. Coś tam strzelają. Dobra, no tu poleci jeden oddział frontalny i szarży. Ale jesteśmy gotowi. Wy panowie przyjmiecie to uderzenie na klatę. Przyjmiecie to uderzenie na klatę. A cała reszta... Ty no, prawie jeden oddział skosili, nice. Strzelać dalej. Strzelać dalej. I wystrzelać dalej. Okej, okay. Zmasakrowaliśmy jego oddział. Czemu wydaliście się złapać? Macie tryb ten dystansowy. Jak wydajecie się łapać? To jest niesamowite. Pobiegnij za nimi. Wy wbiegnijcie w tych. Wy wbiegnijcie w tych. Wy im pomóżcie. Nasz generał niech pojedzie. I wy będziecie gdzieś tutaj od flanki próbować. Gdzie są nasi oszczepnicy? Nasi oszczepnicy są tutaj i rzucają, świetnie. Masakrowaliście ich jazdę? A nie, zatrzymaliście ich szarże, no i świetnie. Nice, szarża, złamiecie ich? Dobrze, 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 no i co, już w takiej masie nie jesteście takie horiaki, co? Dobra, atakuj to. Wy przestańcie strzelać, wy bardziej będziecie walić po swoich niż po... Albo tu możecie strzelać. I wy możecie... Nie, bo po naszych... O, dobra, trafił mnie, nie wiem jak on tu trafił, ale trafił. Ci nasi ganiają się z nimi, ganiają, dobrze. Uciekacie, uciekacie. Cyk, oszczepy i balista i wszystko. Dobra, wy już nie strzelajcie. Wy też nie strzelajcie bardziej po swoich niż po naszych, bo oni i tak spanikowali. Dobrze, piękne zwycięstwo. Dobrze, i tak powinny te bitwy wyglądać. Za pomocą generała, polskich kuszników, polskiej chłopomilicji, tureckich konnych łuczników, tureckich oszczepników, aldaryjskich lekkiej jazdy, kwazemerskiej ciężkiej jazdy, najemnych saracenów i co tam jeszcze wymyślono, jakichś bizantyjskich inżynierów obsługujących katapultę, bo wątpię, żeby ci polscy chłopi w tych czapeczkach ogarniali, jak obsługiwać katapulty i balisty, jak to budować. Oczywiście execute, cała armia rozbita, dzięki czemu powinniśmy móc być teraz w stanie zdobyć Nikozję. Nie, ty nie zaatakujesz, nie? Zresztą nie, ty masz katapultę, to możesz szturmować. Ty jest co prawda generał. Dwóch generałów i ty jesteś. Ale na automacie siadło, dobra. Książę, znaczy król właściwie, Zdobysław. Pięknie, Zdobysławie, zdobyłeś Nikozję. Pięknie, pięknie, że tak powiem. Doktryna pana Aragorna, nie bierzcie jeńców. Kaiser rozpozna swoich tam na górze. Także za ciepłe kajzereczki. O tak, to w ogóle jest zaraza. Aha, dobra. Dobra, to my łączymy oddziały. Zostawiamy jeden oddział. Ewakuacja stąd. No i spoko, napraw. Nikozję to fajnie byłoby w ogóle przerobić na miasto. Na miasto, żeby to sobie handlowało, zarabiało. Bo fort tutaj jest kompletnie niepotrzebny. Lepiej zrobić tego dużą metropolię handlową. To jest 8 tysięcy, spoko. Ale myślę, że to się zwróci, to jest dobra inwestycja, bo to będziemy mogli sobie na spokojnie zarabiać. Bo teraz jak my mamy stąd odpłynąć, jak nam Turcy i Szkoci zablokowali naszą jedyną flotę. Opór jest dalemny, relacje pogorszone z Popal State'em. A, bo oni się trochę denerwują, że my eksterminujemy i plądrujemy. No to dla odmiany teraz możemy Egipt trochę poplądrować. Cześć, tutaj też będzie szturm. Tu jest sułtan. Przywódca frakcji. Świętopełk Borkowicz. Tych, czy my was potrzebujemy? To są włócznicy, nie? Nie, to są miecznicy. Sudańscy tradismeni. Dobra, weźmiemy ich, będą trzymali taran, pójdą w pierwszej szarży, żeby potem im nie płacić. Dobra, lecimy.
Przecież na automacie siadło, bo chciałem jeszcze przetestować. Ale na automacie siadło. Okej. Okay. Bierzemy. Bierzemy. Sułtan Egiptu nie żyje. Ale my dzisiaj ładnie pieniążek zarobimy. Ale my dzisiaj ładnie pieniążka zarobiliśmy. Nice. Co to jest? To jest dziedzic frakcji? Nie, czyli mają jeszcze przynajmniej dwóch. Ale Egiptowi została jedna osada. Al-Kaba. I ma raz, dwa, trzy. Trzy armie. Plus minus. Z tej jednej osady. Fajnie. Fajnie. Cieszę się. Cieszę się niesamowicie. Panie Przemysławie, proszę dalej spotować. Widzę, że jest kopalnia złota. Pójdziesz spotować Jerozolimę. Co my przejęliśmy? Moglibyśmy teraz dużo pieniążków zainwestować w rozbudowę tych osad. Jakby nie patrzeć. Cofnij karawany, machnij kościółek. No, 25 tysięcy możemy po osadach poskakać i pobudować. Bo raczej wszystkiego i tak nie wydamy. Lwów syryjski można rozbudować, proszę bardzo. Piastogród jest zaraza. Czy jest coś, co by podniosło zdrowie? Jakiś szpital, jakieś coś? School, Bakehouse. Bakehouse podnosi populację. Minus 12 raczej nie pomoże. No to pieniążek dalej. Na pewno zrobisz ryneczek. Ryneczek na pewno odda. Dominikanów, forteca. Uczasz lepszy, chociaż nie wiem, czy my w ogóle jako Polska mamy dostęp do jakichkolwiek sensownych uczników. Tu zrobisz kapliczkę, żeby papież może się trochę mniej denerwował. Adrianopolu też możesz zrobić kapliczkę, bo to jest na razie pomniejszy, mało znaczący fort. W Darandeli możesz zrobić płatnerza. Porty. Szukam bardziej budynków, które by dawały coś do zarobku. Redukuję koszt budynków kamiennych o 5. No zbuduj. W sumie balista i tak dalej by się przydała. Gdańsk, Gdańsk. Miasto handlowe, od razu ryneczek, żeby więcej z handlu zarabiać. W Tortosie zbudujemy sztajnię. Aha, już 5 tysięcy zostało. Ja myślałem, że my te 25 tysięcy od tak wydamy na budowę, jeszcze zostanie na rekrutację jednostek. Trochę słabo. W Leszkopolis możesz zbudować drogi. 1600, ostatni budynek w Medynie, znaczy ten, kapliczka. No i zostało 103 na drobne wydatki. 25 tysięcy od tak poszło. Ale przynajmniej wszędzie budujemy, więc inwestycje, inwestycje. Szpitalnicy, my w Andrzejowie mamy ten? Zakon? Szpitalnicy tu są. I to jest pierwszy oddział. Gdzie go wyślemy? Do wojny, do walki z Mongołami, czy na Jerozolimę? Oczywiście, że na Jerozolimę polecą. Po to jest zakon szpitalników, żeby walczył z żołnierzami Jerozolimy. No czyż nie tak? To wroboj, czym ty handlujesz, że ty aż 630 florenów? Ty handlujesz przyprawami. O proszę, 630 florenów, 92, ale ty jesteś wysokopoziomowy, co? Dużo pereczków masz. Jak się zastanawiałem, że moglibyśmy w sumie spróbować zająć Bagdad, złupić, zniszczyć, to pewnie też będzie dużo... Chociaż nie, bo Mongołowie go złupili. I w sumie historycznie Mongołowie zniszczyli Bagdad. Jakbyśmy zajęli Bagdad, moglibyśmy i tak na nim zarobić, a potem spróbować zamiast za zawieszenie broni dać go Jerozolimie. Bo może udałoby się dzięki temu wytworzyć wojnę Jerozolimy z Mongołami. Może byśmy zawiązali zawieszenie broni. Byśmy się skupili na zdobiciu Egiptu. Podoba mi się ta niemiecka strefa gazy. Niemiecka strefa gazy. Coś pięknego. Dobra. Widzę, że Ruś zajęła tą północną Rumunię. Mimo wszystko, tutaj wam podziękuję za uwagę, łapek górę, soczysty komentarz, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, na razie, cześć, cześć.